Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu, czy to z matematyki finansowej, czy z finansów przedsiębiorstw, ale zadanie polegające na tym, że mamy ustalić, jaka kwota będzie kwotą przyszłą w przypadku, gdy na lokatę bankową złożymy 10 tysięcy złotych na okres przykładowy 3 lat, gdy oprocentowanie składane ma wynosi 16% w skali roku, a zadana kapitalizacja ma miejsce co kwartał. Wtedy, jeżeli chcemy ustalić, jaką kwotę ta firma uzyska po okresie 3 lat, to my musimy po kolei powypisywać wszystkie elementy, jakie znamy. Wiemy, że wartość przyszła jest elementem poszukiwanym. Wiemy, że wartość obecna to 10 tysięcy złotych. Wiemy, że kapitalizacja jest kwartalna. I teraz się zatrzymujemy. Gdy kapitalizacja jest kwartalna, a stopa procentowa jest domyślnie podana jako roczna, musimy ją podzielić przez 4. Będzie to zgodne z tą kapitalizacją kwartalną. Jeżeli kapitalizacja jest kwartalna, to i stopa procentowa roczna musi zostać zamieniona na kwartalną. Zawsze wszystko musi być pod kapitalizację. I teraz, jeżeli nasz okres czasu trwania lokaty bankowej to 3 lata, to w tym momencie też musimy zamienić na zgodny ten okres czasu z kapitalizacją. A więc jeżeli mamy 3 lata, to musimy to zamienić na kwartały. A więc jeżeli w każdym z 3 lat mamy po 4 kwartały, łącznie analizowanych mamy 12 kwartałów, czyli możemy powiedzieć, że tych wielokrotności naliczania odsetek, czyli kapitalizacji, mamy po 4 w każdym roku przez 3 lata. A więc jeszcze ostatni element, oprocentowanie jest 16% w skali roku. Wzór ogólny możecie mieć właśnie w tej formie zapisany, ciut ewentualnie innej, ale wynik powinien być zgodny. Podstawiamy naszą wartość początkowo tej lokaty bankowej i w nawiasie mamy 1 plus. I co mamy w liczniku? W liczniku znajduje się nasza stopa procentowa 16% przemnożona przez 1 minus 0,19. Tu się zatrzymajmy. Chodzi o coś takiego w tym elemencie, który wcześniej nie był omawiany, że jeżeli mamy do czynienia z lokatą bankową, to osiągamy korzyści finansowe. Czy nazwiemy przychodami finansowymi, czy bezpośrednio już dalej zyskami finansowymi, musimy uwzględnić 19% podatek. Jeżeli na Waszej uczelni, na Waszym wydziale taki podatek dochodowy w przypadku lokat bankowych w ogóle jest pomijany, pomijacie ten element. Ja go uwzględniam, a Wy możecie dostosować moje filmy do swoich potrzeb i po prostu tego nie uwzględniać. A więc, jeżeli 16% w skali roku ja zarabiam nominalnie na tej lokacie, to po uwzględnieniu 19% podatku, czyli przemnażam 0,16 razy będzie to 0,81, to otrzymuję, realnie zarabiam około 13% w skali roku. Oczywiście wszystko podstawiamy liczby dokładnie, żeby wynik był jak najbardziej dokładny. Gdy podstawiamy te liczby, widzimy, że jeszcze mamy dzielone przez 4. Dlaczego? Bo wracamy do tematu tego, że w przypadku kapitalizacji kwartalnej stopa procentowa zwykła roczna musi zostać jeszcze podzielona przez 4, żeby ona była z rocznej zamieniona na kwartalną. A potęga, która tutaj jest u góry zapisana, to jest nasza liczba kapitalizacji naszej lokaty bankowej, która była początkowo na 10 tysięcy złotych. A więc, gdy wiemy, mamy 3 lata, to będzie 12 kwartałów, co jest zgodne z częstotliwością naliczania tych odsetek, czyli z kapitalizacją kwartalną. Gdy wszystko poprawnie policzymy na kalkulatorze, tak jest najbezpieczniej, wyjdzie nam wynik 14 661,42 grosze.
I zostaje nam tylko podanie interpretacji, że po okresie tych 3 lat firma otrzyma kwotę 14 661 zł i 42 groszy. I wiadomo, to jest kwota, jaką otrzyma od 10 tysięcy danych na 3 lata przy oprocentowaniu nominalnym rocznym 16%, no i wiadomo kapitalizacji kwartalnej, bo przy innej kapitalizacji byśmy mieli inny wynik. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.